stwierdzam ze smutkiem, choć zachęcam Państwa do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mam nieodparte wrażenie, że oto obserwujemy coraz bardziej proces wyrodnienia i proces, powiedziałbym, pewnego upadku polskiej klasy politycznej, która w kółko obraca się w zamkniętym kręgu tych samych ludzi, coraz moim zdaniem mniej skutecznych, coraz mniej popularnych. I mam wrażenie, że powoli nadciąga wielka pokoleniowa zmiana w polskiej polityce. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Dudek o polityce. Zapraszam. W miniony wtorek przebywał w Polsce sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, a także premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Ten ostatni ogłosił o przekazaniu Ukrainie pakietu pomocy wojskowej wartości 500 mln funtów. Jednak nie to, zwłaszcza w kontekście decyzji Stanów Zjednoczonych, Kongresu, Izby Reprezentantów, a teraz Senatu także, które przekazują stukrotnie większą pomoc Ukrainie, jest ważne. Otóż ważniejsze jest to, co Rishi Sunak powiedział na temat pomocy wojskowej Wielkiej Brytanii dla Polski. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi brytyjskiego premiera na konferencji prasowej. Chciałem powiedzieć o niesamowitej sile, jaka cechuje nasze relacje. Jesteśmy sojusznikami na zawsze. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Dokładnie, sojusznikami na zawsze. I nigdy w Wielkiej Brytanii nie zapomnimy o tym, że to polscy piloci ratowali nasze życie, walcząc na naszym niebie. Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie. Od 2 lat pomagamy sąsiadom Polski. Jeśli chodzi o naszą pomoc wojskową, to chcę jeszcze bardziej pomóc. Dlatego dzisiaj powiedziałem o pomocy dodatkowej 500 mln funtów, żebyśmy mogli jeszcze bardziej pomóc finansowanie zakupu sprzętu. Mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, czyli o zablokowanych aktywach rosyjskich, że również kapitał z tego wykorzystamy. Rozmawialiśmy również o możliwościach przemysłu zbrojeniowego. Budujemy fregaty oraz nowy system obronny, który będzie bronił przestrzeni powietrznej nad Polską. Tak jak powiedziałem, wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach po to, żebyśmy mogli współpracować nad najważniejszymi aspektami obrony powietrznej. Będziemy również, przywieziemy tutaj również Rafy Tajfun, czyli myśliwce, które będą patrolować polską przestrzeń powietrzną, wspierać Polskę i my się do tego przyczynimy. Również chcemy 16 tysięcy wojsk przysłać w ramach wsparcia Wielkiej Brytanii, dlatego, bo wiemy, że Polska jest w sercu zapewnienia bezpieczeństwa całej Europie. Pojawienie się 16 tysięcy brytyjskich żołnierzy w Polsce, a na naszym niebie brytyjskich myśliwców, to naprawdę wyraźny sygnał, że Londyn uważa sytuację na wschodniej flance NATO za poważną i należy z tego wyciągnąć wnioski. Należy uznać, że to, co mówią polscy politycy na czele z Donaldem Tuskiem o tym, że żyjemy w czasie przedwojennym, ma jednak pewien głębszy sens, skoro także Brytyjczycy uważają, że warto się tak mocno zaangażować. To będzie przecież operacja bardzo kosztowna dla i strony brytyjskiej, i strony polskiej. W końcu 16 tysięcy żołnierzy to jest brytyjskich w Polsce, to jest znacznie więcej niż te 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, które mamy w tej chwili na naszym terytorium. A zatem wygląda na to, że musimy rzeczywiście coraz mocniej i więcej dyskutować o sytuacji obronnej Polski, o naszych różnych gwarancjach bezpieczeństwa. I w tym kontekście trudno się dziwić, że prezydent Duda wrócił po raz kolejny, bo to nie pierwszy już raz, do kwestii udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Może wyjaśnię tym, którzy nie wiedzą, o co tutaj chodzi. To jest program realizowany wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego już od kilku dekad przez Stany Zjednoczone we współpracy jak dotąd z
pięcioma, wcześniej tych krajów było więcej, ale do dziś to jest pięć krajów natowskich, mianowicie to jest przede wszystkim Niemcy, Włochy, a także Turcja, Belgia i Holandia. Otóż polega to na tym, że na terytorium tych państw zlokalizowane są amerykańskie magazyny, w których przechowywane są głowice z bronią jądrową. I oto prezydent Duda zaproponował, zresztą jak powiadam, nie po raz pierwszy, ta propozycja się już wcześniej pojawiała, aby takie magazyny także przygotować na terytorium Polski, żeby także i na terytorium Polski była przechowywana broń jądrowa amerykańska. Posłuchajmy, co w tej sprawie ma do powiedzenia prezydent Duda i jak na to zareagował premier Donald Tusk. Jesteśmy otwarci na kwestię rozmowy z naszymi sojusznikami. Gdyby sojusznicy widzieli takie uzasadnienie i potrzebę, żeby rozlokować na zasadzie właśnie nuclear sharing broń nuklearną także na obszarze naszego kraju, to my jesteśmy gotowi podjąć tą rozmowę, podjąć tą dyskusję, albowiem nie mamy wątpliwości, że obecność broni nuklearnej w sensie instalacji, jej osłona, która jest zawsze elementem absolutnie koniecznym, realizowana przez kraje natowskie, ogromnie wzmacnia bezpieczeństwo państwa, w którym te instalacje się znajdują. W związku z powyższym mamy pełną świadomość, że w ramach bronienia nas przed jakąkolwiek agresją, ale nie bronienia w sensie dosłownym, tylko bronienia w sensie odstraszania, potencjalny nasz udział w nuclear sharing z całą pewnością wzmocniłby naszą pozycję i z całą pewnością wzmocniłby nasze bezpieczeństwo. Dlatego podejmujemy ten temat, ale chcę bardzo mocno tutaj zaakcentować, żeby nie było żadnych wątpliwości, że żadne decyzje w tej materii nie są podjęte. Są prowadzone rzeczywiście rozmowy. My wspominamy na ten temat. Czasem zdarza się, że nasi partnerzy, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z zachodu Europy, też podejmują ten temat. To jest w aspekcie rozmów, ale my jesteśmy dzisiaj częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego od 25 lat i jesteśmy na te rozmowy otwarci. Dla mnie jest ważne to oświadczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ewentualnej obecności broni atomowej w Polsce. No, czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. I no, musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna, żeby była możliwie dobrze uzbrojona, ale chciałbym też, żeby ewentualne inicjatywy były przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych i żebyśmy mieli wszyscy przekonanie, że chcemy tego. Ta idea jest bardzo masywna, powiedziałbym, i bardzo poważna. Musiałbym poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły pana prezydenta do tej deklaracji. W tej wypowiedzi Donalda Tuska widać jego rzeczywiście umiejętności dyplomatyczne, bo to jest wypowiedź, której trudno wnioskować, czy premier Tusk popiera stanowisko prezydenta Dudy w sprawie udziału Polski w nuclear sharing, czy jednak nie popiera. Co jest niestety, martwi mnie, bo ja uważam, że ten program jest wart podjęcia i to, że prezydent Duda z nim wyszedł i zabrał, można powiedzieć, tą wisienkę Donaldowi Tuskowi, nie jest wystarczającym powodem, żeby się w to nie angażować. Oczywiście są tacy, którzy uważają, że nie należy drażnić Moskwy, bo Moskwa już zareagowała na tą wypowiedź prezydenta Dudy, grożąc oczywiście kolejnymi jakimiś działaniami dotyczącymi rozmieszczenia broni nuklearnej, no ale pamiętajmy, że po pierwsze to ta broń nuklearna jest już w okręgu kaliningradzkim i jest na terytorium Białorusi od dłuższego czasu, to po pierwsze. Oczywiście rosyjska broń. No i kiedyś Polska brała już udział w programie Nuclear Sharing. Tu słabiej znającym historię PRL-u informuje, a
polecam moją książkę Utopia nad Wisłą, historia PRL-u, która się właśnie ukazała, tam też się ten wątek pojawia. Mianowicie na terytorium Polski mieliśmy w czasach PRL-u trzy takie zbudowane specjalnie obiekty, głównie w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, tajne bazy wojskowe Wojska Polskiego, w których przechowywaliśmy sowieckie głowice jądrowe, które miały być wykorzystane do ataku Układu Warszawskiego na Republikę Federalną Niemiec i Danię. Więc taka tradycja już w Polsce była i niekoniecznie oczywiście mnie cieszy, że musimy do niej wracać, ale wydaje mi się, że wobec tego, co się dzieje na wschodzie, nie ma wyjścia. Musimy po prostu pokazać Moskwie bardzo wyraźnie, że będziemy na wszelkie możliwe sposoby bronić naszego prawa do samodzielnego rozwoju i do niepodległości. To tyle, jeśli chodzi o nuclear sharing. Tu jeszcze może dodam tylko, że amerykański Departament Stanu zachował się w tej sprawie jak najbardziej dyplomatycznie, mianowicie jego rzecz stwierdził, że Stany Zjednoczone nigdy nie potwierdzają ani nie zaprzeczają obecności lub braku broni jądrowej w konkretnej lokalizacji. Czyli inaczej mówiąc, nie należy się tu spodziewać, że Amerykanie oficjalnie w tej sprawie zajmą stanowisko. I być może o to chodzi premierowi Tuskowi, żeby po prostu o tej sprawie nie mówić publicznie, a załatwiać ją w ciszy gabinetów pomyślnie dla Polski. No, tu jest też problem kosztów. Rzeczywiście generał Różański, który był moim gościem w jednym z ostatnich programów, przekonywał, że koszty udziału w programie Nuclear Sharing są bardzo wysokie, że te głowice no, nie mogą być po prostu w zwykłym magazynie przechowywane, co jest oczywiste, i że lepiej wydać te pieniądze na inne środki odstraszania Rosji. No, tu mam wątpliwości, czy inne środki odstraszania Rosji są równie skuteczne, co głowice jądrowe. To tyle, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Dużo się dzieje, więc także w kolejnych programach będę wracał do tych zagadnień, bo co tu kryć, los polskiej polityki jest w dużym stopniu i będzie w najbliższych miesiącach i latach zależny od tego, co się będzie działo wokół Polski. Tymczasem, wracając do nasze krajowe podwórko, za nami wybory samorządowe. Trzeba przyznać, że niedzielna druga tura, w których wybieraliśmy kilkuset wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to jednak ewidentny sukces większości kandydatów Platformy Obywatelskiej. Oczywiście nie wygrali oni wcześniej, wszędzie, czego dowodem jest choćby Gdynia, gdzie Tadeusza Szemiota, kandydata Koalicji Obywatelskiej, pokonała Aleksandra Kosiorek, kandydatka Ruchów Miejskich z Gdyni. To akurat jest ciekawa sytuacja, bo będziemy mogli obserwować teraz, czy prezydentki miast tworzących jedną trójmiejską metropolię będą współpracować ze sobą, bo przypomnę, że i w Sopocie, i w Gdańsku również prezydentkami są kobiety. Czy będą lepiej współpracować niż w czasach poprzednich, kiedy prezydentami tych miast byli mężczyźni. No ale przechodząc z Gdyni do innych miast, oczywiście, kiedy mówiłem o tym sukcesie Platformy Obywatelskiej, miałem na myśli przede wszystkim Kraków. Tutaj wyraźne zwycięstwo nad Łukaszem Gibałą odniósł poseł Platformy Obywatelskiej, popierany przez Donalda Tuska, Aleksander Miszalski. I teraz widzimy mapkę Krakowa. Myślę, warto się jej przyjrzeć, która pokazuje poparcie dla, gdzie, w których częściach Krakowa było większe poparcie dla Miszalskiego. To oczywiście ten kolor pomarańczowy, a której dla Gibały to ta wschodnia część Krakowa. I tutaj dla tych, którzy nie znają historii Krakowa i topografii Krakowa, poinformuję, że wschodnia część to przede wszystkim Nowa Huta. I tutaj świetnie widać długotrwałe konsekwencje pewnej inżynierii społecznej, która się zaczęła jeszcze w czasach komunistycznych. Jednak ta Nowa Huta różni się od Krakowa, mimo że jest jego częścią od kilku dekad i także w swoich preferencjach politycznych dokonuje innych wyborów. Oczywiście ten elektorat Gibały to w części sporej, choć nie wyłącznie, był elektorat PiSu. Część wyborców PiSu poszła i poparła Gibałę po to, żeby kandydat Tuska nie zwyciężył w Krakowie. Natomiast ten stary Kraków jednak w większości poparł Miszalskiego i stąd ten wynik. Żeby była jasność, rzecz nie dotyczy tylko kwestii Krakowa. Podobnie rzecz wyglądała we Wrocławiu, gdzie Jacek Sutryk pokonał kandydatkę trzeciej drogi, posłankę Bodnar, i to bardziej wyraźnie niż Miszalski Gibałę. W Krakowie to był też kolejny pretendent popierany przez Donalda Tuska i tu można powiedzieć nawet, co ciekawe, wbrew lokalnym strukturom Platformy Obywatelskiej, można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do satysfakcji, także zresztą jeśli chodzi o inne miasta, nie tylko Kraków i Wrocław, jeszcze w szeregu innych miast, również wspierani przez niego kandydaci wygrali, co oznacza generalnie wzmocnienie Platformy
Platformy Obywatelskiej, przed którą kolejna walka, bo oto nazajutrz po drugiej turze wyborów samorządowych płynnie przeszliśmy do wyborów europejskich i okazuje się, że czeka nas rekonstrukcja rządu, bo jak się okazuje, aż 4 ministrów z rządu Donalda Tuska, z czego 3 z Platformy Obywatelskiej, czyli Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński i Borys Budka, będą kandydować do Parlamentu Europejskiego. Będzie też kandydował do Parlamentu Europejskiego PSL-owski minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Posłuchajmy, jak uzasadniał cel kandydowania tych polityków, również wybierający się do Brukseli, poseł Platformy Dariusz Joński, i jak swoją dymisję z rządu uzasadnił Bartłomiej Sienkiewicz. Wystawiamy najlepszą drużynę, dlatego że traktujemy wybory do Parlamentu Europejskiego bardzo poważnie, bo przyszła kadencja Parlamentu Europejskiego będzie jedną z najważniejszych. Albo się skończy wojna w Ukrainie, albo nie daj Boże, nie skończy się i może się rozlać szerzej. Musimy mieć polityków, którzy są nie tylko dobrze przygotowani, ale są wiarygodni i uczciwi. Bo polscy politycy mają przekonywać tych europejskich, że bezpieczeństwo jest dla wszystkich najważniejsze. I nie jest łatwo oczywiście robić to i przekonywać polityków z tej Europy Południowej, bo tam przypadkowo faktycznie bomby nie spadają, więc oni mają większy dystans do tego. Więc no cóż, wystawiamy drużynę zwycięską, musimy wygrać, traktujemy to poważnie i dlatego też startuję w tych wyborach. I jakimi zadaniami chciałby się pan, czy będzie się pan zajmował w Europie? Bezpieczeństwo. Nie ma chyba dzisiaj nic ważniejszego. W poprzednich kadencjach były różne tematy, ale temat bezpieczeństwa dla nas Polaków, jak jesteśmy państwem granicznym, frontowym, mamy granicę i z Białorusią, i z Rosją, i z Ukrainą, której toczy się wojna, to nie ma nic istotniejszego i ważniejszego. Trzeba obudzić Europę i musimy to zrobić wspólnie. Ta ofensywa dyplomatyczna Donalda Tuska i Sikorskiego cały czas trwa na całym świecie, ale musi też mieć dobrą drużynę w parlamencie i tam nie mogą być, jak to powiedział Donald Tusk, lunatycy, którzy idą odcinać kupony w Brukseli, tylko budzić i być konsekwentnym i pracowitym i przekonywać tych ludzi. I kto to może zrobić? No właśnie, wiarygodni, uczciwi, a nie jacyś przestępcy czy też skompromitowani politycy, których tam nikt nie będzie słuchał. Jak widzimy, Bartłomiej Sienkiewicz informuje, że złożył dymisję ze stanowiska ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W ślad za tym możemy się spodziewać dymisji kolejnych członków rządu. Czy państwu się podoba to, że 4 ministrów, którzy objęli swoje urzędy zaledwie w grudniu ubiegłego roku, po niespełna 5 miesiącach rezygnuje i ubiega się o mandaty do Parlamentu Europejskiego? Mnie się to, nie kryje, bardzo nie podoba. Uważam to za lekceważenie wyborców, za lekceważenie tych, którzy poparli koalicję, która się nazywa koalicją 15 października, którą ja tu konsekwentnie nazywam kordonową koalicją, bo jej głównym motywem było jednak powstania, chęć odsunięcia PiS-u od władzy. Oczywiście jest to okraszone retoryką, słyszeliśmy ją z ust posła Jońskiego, wcześniej podobne przemówienie znacznie obszerniejsze wygłosił na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, że oto jesteśmy w czasie przedwojennym, wróg stoi u bram i trzeba najlepszych polityków wysłać do Parlamentu Europejskiego, żeby oni tam swój dar przekonywania, który dotąd wykorzystywali na potrzeby rządu, użyli do przekonywania elit unijnych do tego, że trzeba się mobilizować do przeciwstawienia Rosji. Nie kryję, że mnie to kompletnie nie przekonuje. Uważam, że ci ministrowie, skoro są tak dobrzy, mieli znacznie więcej do zrobienia, jeśli chodzi o przygotowywanie państwa polskiego do właśnie tej sytuacji przedwojennej, niż przebywanie w Brukseli. Ale zarazem ta sprawa pokazuje, jak krótką ławkę kandydatów ma Koalicja Obywatelska. Zresztą nie tylko ona, dlatego że choć jeszcze nieoficjalnie, w przeciwieństwie do Platformy, nie ogłosiła oficjalnie, Prawo i Sprawiedliwość nie ogłosiło oficjalnej listy swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, to wiemy już, że jedynki na tych listach będą mieli między innymi Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, a także Daniel Obajtek i Jacek Kurski. Podobno ten ostatni, czyli Jacek Kurski, zdołał w ostatniej chwili przeforsować przeniesienie swojej kandydatury z trzeciego miejsca
na Mazowszu, na jedynkę na Podlasiu. No to sukces wart najprawdopodobniej mandatu, bo PiS najprawdopodobniej na Mazowszu zdobyłby tylko 2 mandaty, więc Kurski mógłby się, tak jak już mu się to kiedyś nie udało, ponownie ponieść w Warszawie i okolicach klęskę, a na Podlasiu jego szanse, zwłaszcza z pierwszego miejsca na mandat europosła, gwałtownie rosną. No ale pozostaje pytanie, czy ci ludzie będą rzeczywiście w stanie coś istotnego dla Polski zrobić w Parlamencie Europejskim. Śmiem wątpić, natomiast z całą pewnością będą godziwie wynagradzani, bo to wiemy. Nie kryję, że zabrakło mi na listach tych przecieków na razie z Prawa i Sprawiedliwości kandydatów, wśród kandydatów PiSu Antoniego Macierewicza i jego niesłusznie zapomnianego szefa gabinetu, gdy był ministrem obrony, czyli Bartłomieja Misiewicza. Myślę, że oni by się znakomicie komponowali z Danielem Obajtkiem i Jackiem Kurskim właśnie jako delegacja Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. To tak naprawdę tytułem żartu czy pewnej smutnej ironii, dlatego się nie uśmiecham, bo prawda jest taka, że kiedy patrzy się na te listy kandydatów, bo jeszcze nie mówiłem o kandydatach lewicy, tu znowu będzie prawdopodobnie Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że wśród kandydatów, czy właśnie kandydatek Platformy Obywatelskiej wróci Hanna Gronkiewicz-Waltz. Trudno nie odnieść wrażenia, że główne partie polityczne w Polsce traktują Parlament Europejski jako, jak to słusznie powiedział w głośnej wypowiedzi sprzed kilku tygodni Bartłomiej Sienkiewicz, jako cmentarzysko politycznych słoni. No niestety za to jest to luksusowe cmentarzysko i słonie tam będą spoczywać w bardzo komfortowych warunkach. Ale jak powiadam, nie zmienia to faktu, że nie tak się powinno naprawdę budować pozycję Polski w Unii Europejskiej i ten lobbying uprawiać przy pomocy polityków, którzy, powiedzmy sobie jasno, albo się w ogóle nie sprawdzili w polskiej polityce, albo ich dokonania mają bardziej charakter, tak jak w przypadku Bartłomieja Sienkiewicza, skutecznych czystek personalnych. Natomiast czy ten człowiek cokolwiek dla polskiej kultury przez te 5 miesięcy zrobił, śmiem wątpić. W związku z tym, podsumowując dzisiejszy program, stwierdzam ze smutkiem, choć zachęcam Państwa do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mam nieodparte wrażenie, że oto obserwujemy coraz bardziej proces wyrodnienia i proces, powiedziałbym, pewnego upadku polskiej klasy politycznej, która w kółko obraca się w zamkniętym kręgu tych samych ludzi, coraz moim zdaniem mniej skutecznych, coraz mniej popularnych. I mam wrażenie, że powoli nadciąga wielka pokoleniowa zmiana w polskiej polityce. Być może jej wstępem do niej będą wybory prezydenckie, które być może nas zaskoczą, a być może jednak będziemy musieli na to dłużej poczekać. Jedno jest pewne, nie leży w interesie długofalowym Polski to, żeby w Parlamencie Europejskim, naszej głównej arenie, jeśli chodzi o politykę europejską, reprezentowali Polskę głównie ci sami ludzie, którzy to robili już od dość dawna, z moim zdaniem dość mizernym skutkiem. W związku z tym mój apel oczywiście do wszystkich, weźmy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale popatrzmy, kto tam jest poza jedynkami na tych niższych pozycjach. Tam są naprawdę często ludzie znacznie lepsi od tych jedynek wskazywanych przez partyjnych liderów. I tym apelem o niegłosowanie na jedynki w wyborach do Parlamentu Europejskiego kończę dzisiejsze wydanie programu Dudek o polityce i serdecznie zapraszam na jego kolejne wydania. Pozdrawiam Państwa.